tu jest narysowane, że bez ludzika, żeby nie, że jest lepiej z ludzikiem. I to jest prawda, że lepiej, ale również bez ludzika będzie mogło może latać ten samolot. Hej, Katu, zabawę zabierze dzisiaj program, gdzie samolot Playmobil do rzucania. Już taki mam, tak. Znaczy Playmobilowy mamy samolot, tak, też taki do rzucania, a to trochę inne. To jest trochę mniejszy. To jest mniejszy, tak, a film do tego, który już mamy, do recenzji poprzedniego modelu, znajdziecie oczywiście w opisie. Dwa filmy nawet są z tej recenzji. No to myślę, że możemy zacząć odpakowywanie. O, czekaj, bo tu coś znalazłem, poczekaj. Parametry możecie sobie zobaczyć. Rozpiętość skrzydeł. Ciekawe, czy będzie coś do złożenia. Raczej tylko ludzi. Poczekaj, poczekaj, ostrożnie, 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 ostrożnie. O, proszę. Mniejszy. Jest mniejszy, tak? A zobaczymy, czy będzie lepiej latał, czy gorzej. Co tam mamy? Dwie paczuszki. Mogę zobaczyć tutaj po te paczuszki. Jedna paczuszka to z książką, tam naklejkami. To jest bardzo fajne, słuchajcie, tam żeby już otwiera ludzika, to zaraz zobaczcie. To jest bardzo fajne, bo to jest specjalnie przygotowane do zderzenia, to jest guma, a pod tą gumą jest plastik. To może normalnie wielokrotnie uderzać w ziemię. No ale oczywiście kiedyś się rozwali, my się jeszcze nie rozwali. Ten stropian jest naprawdę specjalny do takich spraw, bo jest wytrzymały. Tamten samolot bardzo dużo wytrzymał, także zdecydowanie Wam polecamy jakość tego wyrobu, tych samolotów Playmobilowych. I jeszcze nam pilot dostał. Ma hełm taki, pokaż. Załóż mu tę paskę na głowę. Kask już mamy, teraz jeszcze coś tam jest w torebce. Kamizelka, podejrzewam. Dobrze, i tam jeszcze coś jest? Tak, dwie małe części. To ja może tutaj poproszę do siebie. Do pudełka. Mamy już pana ludzika. On ma jeszcze, z tego co kojarzę, my wszystko bez instrukcji robimy, słuchajcie. To chyba się tutaj zakłada, o. I tu jest, a nie, to chyba na odwrót. I ma taki profesjonalny zegarek, tylko że jeszcze nie nakleiliśmy naklejki, bo to jest dużo naklejek. To na koniec wam pokażemy go z naklejkami. Mogę wszystko jeszcze otworzyć, pokazać te naklejki, o. O, i to jest na jego rękę, to się nakleja to na rękę. Co myślisz jak na razie, na ten moment? Jak oceniasz kolegę? Tak wygląda w samolocie. Tak. I zaraz zobaczymy, jak on lata.
ocena idzie? Oceniamy. Daję 5 na 10. 5 na 10. Moim zdaniem jednak dużo gorzej lata niż ten nasz poprzedni. O wiele. Także on jest troszeczkę tańszy od tej serii poprzedniej, ale chyba jednak nie warto. W każdym razie on dużo, dużo krótsze dystanse pokonuje. Tamten był bardzo dobry, ale ten słaby. Okej, dziękuję bardzo. Piąteczka? Jeszcze obserwujcie nasz kanał, wciśnijcie czerwony guzik w komentarzu. Lajkujcie.